Urukaj! Szanowni Państwo, w imieniu komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, brucha harcmistrza Jakuba Ziętego, mam zaszczyt powitać Państwa na placu Orła Białego, na którym odbędzie się uroczysty apel z okazji 70-lecia Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. Prosimy o zajęcie miejsc. Uważam na nadzemnie. Arcmistrz Michał Siewicz, Centrum Reprezentacyjne Związku Harcerstwa Polskiego wezwuje reprezentację punktów na uroczystym apelu z okazji 70-lecia Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. Słuch!
zabranie głosu harcmistrza Jakuba Ciechnego, komendanta chorągwi warmińsko-mazurskiej. Druhny i druhowie, szanowni goście, jestem niezmiernie wdzięczny za wasze uczestnictwo w tak dla mnie ważnym dniu. Nie tylko jako komendanta chorągwi, ale... ale również jako harcerza i instruktora, który wychował się na tradycjach i wartościach harcerstwa z ziemi warmińsko-mazurskiej. Sukces tych 70 lat to zasługa was wszystkich, zarówno zuchów, harcerzy, instruktorów, jak i zwykłych, życzliwych nam osób. W dniu dzisiejszym czeka was szereg wydarzeń kończących obchody jubileuszu 70-lecia. Po tym pięknym apelu instruktorzy wraz z gośćmi udadzą się na konferencję naukowo-instruktorską, podczas której przedstawione będą dzieje harcerstwa na przykładzie wychowania przez sprawności harcerskie. Podczas konferencji będzie czas, by powspominać harcerskie przygody oraz podyskutować o przeprowadzeniu nowych zadań i nowych zadań. Harcerze i zuchy z naszego województwa w tym czasie będą uczestnikami gry historycznej, podczas której zwiedzą nasz piękny Olsztyn oraz poznają historię okresu wybuchu wojny oraz historię początków harcerstwa na naszych ziemiach. Wieczorem wszystkich zapraszam na tradycyjne harcerskie ognisko, aby zintegrować nasze wspólne pokolenie. Jeszcze raz dziękuję wam za przybycie i świętujmy razem ten wspólny sukces 70 lat. Teraz nastąpi odczytanie rozkazu specjalnego. Związek Harcerstwa Polskiego, komendant chorągwi warmińsko-mazurskiej imienia Grunwaldu, Olsztyn, 17 października 2015 roku, rozkaz specjalny L3/2015, całość spoczni. Druhny i druhowie, dokładnie 70 lat temu, 10 października 1945 roku, na zebraniu starszyzny harcerskiej powołano warmińsko-mazurską komendę harcerzy. Miało to miejsce w budynku znajdującym się do dziś u zbiegu ulic Niepodległości i Kościuszki. Harcerstwo jest jedną z tych organizacji, które na trwałe wpisały się w polską tradycję. Wychowanie młodzieży według określonych wartości i metod harcerskich trwa już w naszym Legionie 70 lat. W tym 70-letnim okresie bycie harcerzem nie zawsze było łatwe. A mimo to model pedagogiki harcerskiej był stale żywy i atrakcyjny dla każdego kolejnego pokolenia młodzieży. Być harcerzem to być aktywnym. Działanie, czyn deklaruje każda harcerka i każdy harcerz, składając przyrzeczenie u progu swojej organizacyjnej drogi. Niezmiennie przez 70 lat kierunki tej aktywności obejmowały służbę ojczyźnie. Przyrzekam całym życiem służyć Tobie, ojczyzno. Niesienie pomocy innym, aktywność samowychowawczą wynikającą z nakazów prawa harcerskiego. Wymienione kierunki aktywności kształtowały harcerzy na gorących patriotów, ludzi uspołecznionych, przedkładających dobro nad prywatem, uczynnych, odpowiedzialnych za siebie, ustawicznie się doskonalących. Istotą harcerskiego działania była zawsze służba dla innych, dla regionu i dla Polski. Ten nakaz służby zapisał się w świadomości wielu pokoleń harcerzy jako sens bycia harcerzem. Bowiem jak pisał Aleksander Kamiński, twórca ruchu zuchowego, życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeżeli jest służbą. W
Szczególnie ważna jest harcerska służba w Armii Mazurom, której efekt minionych 70 lat długo by wymieniać. Z okazji jubileuszu chorągwi warmińsko-mazurskiej życzę Wam, druhny i druhowie, jeszcze wielu sukcesów w realizacji zadań harcerskiej służby, kształtowaniu czasów nam współczesnych oraz przyszłości. Niech wykonane w drużynach zadania pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć siebie i innych oraz pomogą odnaleźć Wam własne miejsce w regionie, kraju i na świecie. Oby przyszłość przyniosła nam jak najwięcej przyjemności, a jak najmniej przykrości. Coś ma coś? Czuwaj! Podpisał harcmistrz Jakub Zięty. Zostaną odczytane wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi. Całość baczność, Związek Harcerstwa Polskiego, komendant chorągwi warmińsko-mazurskiej imienia Grunwaldu, Olsztyn, 17 października 2015 roku. Wyjątki z rozkazu L20/2015. Punkt 13. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia. Przyznaję odznaczenia za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego chorągwi warmińsko-mazurskiej w stopniu brązowym następującym osobom. Gustawowi Markowi Brzezin, Piotrowi Grzymowicowi, pułkownikowi Andrzejowi Szczołek. Kołoś Basoś, czuwaj, podpisał harcmistrz Jakub Zięty. Prosimy o wystąpienie wyróżnionych osób. Zapraszamy, panie pułkowniku, panie prezydencie, na szczerze są korytarze. Tutaj, tutaj, panie prezydencie, panie prezydencie. Panie prezydencie, za to zamieszanie ostatnimi uchwałami. Chcielibyśmy podziękować całe to wsparcie, jakie pan tyle lat nam udzielał. Mam nadzieję, że nie. Jakie pewnie będzie pan nam udzielał. Nie? Dziękuję za wszystko. Panie pułkowniku, za tyle lat współpracy. Pewnie niedługo coś więcej będzie trzeba panu pułkownikowi dać. Natomiast w naszym imieniu od wszystkich harcerzy chciałbym pogratulować, podziękować, przeprosić za Monikę, bo jeszcze nie przysłała, co ustaliliśmy. Gratuluję. Dziękuję za odznaczenie, uchwale harcerstwa, Wojska Polskiego i Rzeczpospolitej. Nie przyczyna się, że się nie. Proszę bardzo, tutaj, proszę bardzo. Jeszcze raz. Gratuluję bardzo naszą legitymację. Nie pan zdanie stanie tutaj na środku, żeby nie zdjęcie wspólne. Niech będzie wspólne zdjęcie z ważnymi dla nas wszystkich osobami. Za chwilę nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej. O odsłonięcie tablicy prosimy komendanta chorągwi drucha harcmistrza Jakuba Ziętego oraz patronów honorowych nad 70-leciem chorągwi warmińsko-mazurskiej. Nożyczki. Proszę, najpierw nożyczki. Każdy ze swojej strony, mamy cztery strony świata, więc zapraszam każdego. Druhom, żołnierzom, druhom, harcerzom, druhom, panie marszałek, może tutaj byśmy razem. Ale ja w tych szpilkach jak ja wejdę? Dobrze, zrobimy tak. To możemy się zamienić, panie marszałek. Pani marszałek, my tniemy w ten sposób. Zrobimy o tako. Ja to będę się trochę przedwam. Ja proponuję, żebyś. Panie komendarzu, to nie parlamentarnie tak do nas stawa. Bo wy źle stanęliście. Nie, my bardzo dobrze stanęliśmy. Ale nie ma wojny. No. Trudno, najważniejsze. Zawsze. 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 Zawsze.
Tak. Nożyczki są do odłożenia. Ja mam taki duży kawałek. Można wziąć proszę. Już jedno na dwie. Do muzeum. Do muzeum, no to oczywiście. Będzie tam na zawsze eksponowany. Nożyczki do profesora. Dziękuję bardzo. Dobrze. No, to pomysł bardzo pana pułkownika. Bardzo piękny. Który wykonaliśmy podwójnie. Bardzo piękny. Jedna tutaj, druga tam. Z odsłanianej tablicy brzmi. 70. rocznicą odrodzenia harcerstwa na Warmii i Mazurach Zuchy, harcerze i instruktorze chorągwi warmińsko-mazurskiej. W imieniu komendanta chorągwi proszę patronów o asystę przy odsłanianiu tej tablicy. A teraz przemówienie okolicznościowe wygłosi druhna harcmistrz Małgorzata Śnica, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Drodzy Duchowie, Szanowni Państwo, przez 70 lat siłą harcerzy, siłą chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego i Warmińsko-Mazurskiej byli i są ludzie. Ludzie, którzy ją tworzyli. To święto jest fenomenem. Fenomenem, albowiem dzisiaj tutaj na placu, ale również w całej Polsce powinni świętować wszyscy ci, którzy chociaż kawałek swojego życia, kawałek swojego czasu zaangażowali w siłę i moc tej chorągwi. Ludzie, którzy dzięki harcerskiej przygodzie mogli stawiać przed sobą wyzwania, mogli realizować cele, ale przede wszystkim chcieli i uwierzyli, że mogą zmienić świat na lepsze. Życzę, ażeby ta instruktorska praca tych wszystkich instruktorów, którzy przez 70 lat tworzyli chorągwię warmińsko-mazurską, przełożyła się na spełnienie ich marzeń, albowiem to właśnie marzeniami zmieniali instruktorzy przez pokolenia świat. Siłą, wytrwałością, wspólnymi celami i wiarą, że nasza praca przynosi sens. Że każdy młody człowiek, który założy harcerski mundur, będzie umiał w dorosłym życiu być odważny, samodzielny, zaradny, będzie umiał zrobić wszystko, ażeby być z siebie dumny. Życzę Wam wszystkim, ażeby Wasza praca, ażeby to, co już dzisiaj osiągnęliście, przełożyło się na Waszą przyszłość. Bo każde pokolenie ma szansę budować przyszłość tylko wtedy, jeżeli umie docenić to, co było. Cieszę się, że Wy, podsumowując swoje 70 lat, właśnie chcecie to zrobić. Podziękować tym instruktorom, którzy byli przed nami. Powodzenia. Czuwaj. Przemówienie okolicznościowe wygłosi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pani Wioletta Śląsko-Zyska. Pani naczelnik, panie komendancie, drodzy samorządowcy, druhny i duchowie. Polskie harcerstwo to znak rozpoznawczy już od czasów przedwojennych, gdy na wzór organizacji skautowych Wielkiej Brytanii zaczął uzyskiwać popularność w Polsce. Od początku działania aktywność polskich skautów zasługiwała na podziw. Harcerstwo to upowszechnianie norm postępowania kształtujących charakter i osobowość, przede wszystkim dzieci i młodzieży, popularyzowanie norm kulturowych, etycznych, rozwijanie szacunku wobec drugiego człowieka. Przyjacielska i serdeczna postawa wobec otoczenia, nieustanna praca nad sobą, wytrwałość w kształtowaniu własnej osobowości, a przede wszystkim służba Polsce, Bogu i bliźni są wryte w historię Polski i budzą uznanie w ocenie kolejnych pokoleń. 70. rocznica powołania chorągwi warmińsko-mazurskiej to piękna okoliczność zasługująca na upamiętnienie. Niech wartości patriotyczne oraz misja kształtowania osobowości człowieka w relacji z innymi sławią harcerskie działania i wzbogacają świat o braterskie idee. Serdecznie gratuluję tak pięknej rocznicy harcerzom, którzy kontynuują dzieło rozpoczęte w 1945 roku, ale również, a może przede wszystkim nam, społeczności Warmii i Mazur, która dzięki harcerstwu zyskała środowisko wychowania młodzieży w duchu poszanowania najwyższych wartości, patriotyzmu, życzliwości, przyjaźni i
pomocy drugiemu człowiekowi. Czuwajcie. Przemówienie okolicznościowe wygłosi pan Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Szanowna pani naczelnik, panie arcmistrzu, drukny, drukowie, szanowni koledzy samorządowcy, szanowni państwo. Spotykamy się w niezwykle wymownym miejscu, w placu Konsulatu Polskiego, miejscu historycznie związanym z naszym pobytem na Warmii, tu w Olsztynie, gdzie 70 lat temu rodził się ruch harcerski. Bezpośrednio na zgliszczach wojennych, bezpośrednio po zakończeniu wojny, jako pierwsi rozpoczęliście w Olsztynie swoją działalność. Harcerstwo to piękna idea oraz zestaw niezwykle ważnych wartości etycznych, w których zostaje wyposażony młody człowiek. Każdy z was, który wstępuje do organizacji. Harcerstwo to jednocześnie sposób na ciekawe i aktywne życie. Harcerzem się bywa, harcerzem się jest. Kto został harcerzem, pozostanie nim do końca życia. Harcerstwo to także ważny ruch społeczny i wychowawczy. Oparty jest on na służbie, pracy, wspólnej pracy i braterstwie. Młodzi ludzie wynoszą z ideałów i wartości harcerskich dzielność, postawę służby innym, dostrzeganie w drugim człowieku, bliźniego, miłość ojczyzny oraz przyrody. Harcerstwo wydobywa z młodych ludzi to, co w nich jest najlepsze. Takie cechy i postawy pozwalają budować lepsze społeczeństwo, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Wartości, którym ruch harcerski od zawsze pozostaje wierny, są szczególnie ważne w obecnych czasach. Patriotyzm, ofiarność, życzliwość i otwarcie na drugiego człowieka potrzebne są nam wszystkim, zwłaszcza dziś, gdy świat coraz szybciej pędzi do przodu, a życie społeczne często cierpi wskutek konsumpcjonizmu i ciągłej rywalizacji. Dlatego nas dorosłych bardzo cieszy, że wielu młodych ludzi nadal wstępuje do harcerstwa i znajduje w nim swoją ścieżkę samorealizacji poprzez aktywność i pomoc innym ludziom. Harcerze biorą udział w tak wielu pięknych inicjatywach społecznych, angażują się w lokalne akcje charytatywne. Możemy podać jako przykład chociażby Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy jako wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża i innych organizacji. Jako mieszkańcy Olsztyna i Warmii Mazur jesteśmy bardzo wdzięczni za ten cenny wkład w życie naszego miasta i regionu. Jestem przekonany, że nasza Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZKP, tak jak przez te ostatnie 70 lat, będzie się dalej wspaniale rozwijać, ciągle przyjmować swoje szeregi nowych członków i nadal wzbogacać życie naszej lokalnej społeczności swoimi pożytecznymi działaniami. Dlatego z okazji tego wspaniałego jubileuszu życzę państwu, wszystkim wam, harcerkom, harcerzom, instruktorom, aby wasze akcje społeczne i pomoc drugiemu człowiekowi zawsze spotykały się z wielką życzliwością, a radość, którą niesiecie innym ludziom, wracała do was z nawiązką. Dziękuję za uwagę. Przemówienie okolicznościowe wygłosi pan pułkownik Andrzej Szczołek, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Proszę.
i druhowie. Wszystko, co nasze Polsce odda. Jest to stwierdzenie kategoryczne. I śpiewając tę pieśń, deklarujecie, że ojczyzna, że wartości, które wiążą się z jej bezpieczeństwem, są dla was najważniejsze. Ojczyzna to również ludzie. Ojczyzna to są wasi koledzy, rodzice, starsi. I wy deklarujecie, że dla nich będziecie służyć. I to jest najważniejsza część waszego posłannictwa. To należy rozpatrywać w kategoriach służby, posłannictwa, w kategoriach znacznie większych niż zwykłe działanie ludzkie. Dzisiaj jest trudno być harcerzem. Być może wielu z waszych rówieśników uważa, że to jest zbędne, to zajmuje czas, ale uwierzcie mi, że harcerstwo to są wartości nie do przecenienia. To są wspaniałe przyjaźnie. To są chwile przy ognisku, o których będzie się, będąc starszym, wspominać i myśleć. To, co wyniesiecie z harcerstwa, to będzie kształtować wasze dorosłe życie. Ja wam gratuluję tego, że jesteście harcerzami. Jestem dumny, że mogę być w waszej obecności. Cieszę się, że istnieje chorągiew warmińsko-mazurska, że tak prężnie działa. To 70 lat temu między innymi harcerze kształtowali tożsamość na Warmii i Mazurach. To dzięki wam Warmia, Mazury, te ziemie są polskie i mają tożsamość taką jak cała reszta naszego kraju. Chciałem pogratulować serdecznie tym, którzy do tego się przyczynili. Komendantom, harcmistrzom, byłym i obecnym, za to, że kontynuują działalność, która ma już ponad wiek. To jest wspaniałe. Ja wam bardzo dziękuję i zachęcam do tego, żebyście te wartości deklarowane w waszym przyrzeczeniu harcerskim realizowali w życiu. I z całą pewnością nie zaszkodzą one, a będą dla was drogowskazem i będą służyć nie tylko wam, ale i waszej ojczyźnie. Czuwaj! Przemówienie okolicznościowe wygłosi pan Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Szanowni państwo, drodzy goście, a przede wszystkim druhny i druhowie, i to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę oprócz powiedzenia druhny i druhowie powiedzieć drodzy przyjaciele. Zastanawiałem się, za co każdy Polak powinien dziękować harcerzom. Nie wszyscy mają tego świadomość, ale jakby tak się zastanowić, to każdy ma wam coś do zawdzięczenia i każdy winien wam tę wdzięczność okazywać. Wszyscy wiemy, że to jest wychowanie patriotyczne. To jest wasze bezinteresowne oddanie, wasze poświęcenie, wasz wolontariat. To, że jesteście obecni zawsze, nie pytając, czy można pomóc, tylko jak można pomóc, jak to zrealizować. Za to należy wam dziękować. Ale ja dzisiaj tutaj, z okazji waszego jubileuszu, 70-lecia waszej obecności na Warmii i Mazurach, chciałbym wam podziękować za jeszcze jedną ważną rzecz. A tą rzeczą jest właśnie tradycja grunwaldzka. Ta tradycja grunwaldzka, której jesteście nośnikiem i przekazicielem, ta tradycja grunwaldzka, którą sami kształtujecie i przekazujecie kolejnym pokoleniom już przez te 70 lat, sprawia, że ten Grunwald, to miejsce magiczne, to miejsce wielkiej chwały oręża polskiego, wygląda właśnie dzięki wam, tak jak dzisiaj wygląda. To, że wszyscy znają to hasło Grunwald, tę datę 15 lipca 1410 roku,
jest w znacznej mierze waszą zasługą. I za to wam dzisiaj chciałem bardzo serdecznie podziękować. Za waszą coroczną obecność na polach Grunwaldu. Za to, że jesteście, za to, że pomagacie, za to, że budujecie z nami te dni Grunwaldu i za to, że zawsze służycie nam pomocą, kiedy tego od was oczekujemy. Ja wam tutaj w imieniu wszystkich Grunwaldczyków raz jeszcze za to bardzo serdecznie dziękuję, bo bez was po prostu by nas też nie było. Dziękuję bardzo. Za chwilę nastąpi złożenie wiązanych pod pomnikiem. Wynik składają w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego. Druk na harcmistrzyni Małgorzata Świętego. Druk harcmistrz jako piękny komendant chorągi warmińsko-mazurskiej. W imieniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Pani Violetta Ziołkowicz. W imieniu Wielkiego Sztabu Wojskowego pan pułkownik Andrzej Stołek. W imieniu miasta Olsztyna pan Piotr Grzymowicz. W imieniu Muzeum Ulicy pod Grunwaldem pan Szymon Drej. Światy również złożą pan burmistrz miasta Kętrzyn Krzysztof Kecman oraz zastępca komendanta chłopca Kętrzyn druh harcmistrz Stanisław Iwan. Komendant Straży Miejskiej Jarosław Zieliński.
Oddziały do defiglady w ugrupowaniu marszowym w lewo maszerować. Która będzie odsłaniana na budynku Domu Polskiego przy ulicy Partyzantów 87. Serdecznie zapraszam wszystkich gości na odsłonięcie tej tablicy. A później zapraszam wszystkich uczestników na konferencję naukowo-instruktorską do Urzędu Wojewódzkiego. Całość. Baczność! Pocznij. Drużynowi komendanci odprowadzą reprezentację do odsłonięcia tablicy. Baczność na prawo. Marsz. Zapraszam Państwa do wspólnego pociągnięcia, tak? Panie Prezydencie, dobrze. Ja też. Tak, tak, tak. Uwaga, na 3-4. 3-4. Ciągniemy. Możemy. Ja już ściągnę do Państwa. Dziękujemy wszystkim, a teraz zapraszamy na konferencję do Urzędu Wojewódzkiego. Też się chyba przejdziemy, Panie Prezydencie. Wszystkich naszych instruktorów również zapraszam do urzędu. Dziękuję harcerzom, drużyny reprezentacyjnej, Michałowi Ludwiewiczowi, szefowi, wszystkim. Dziękuję.